Hej, he, na rail. witam Was w pierwszych 10 ciekawostkach z Sons of the Forest. Na mapie w dwóch podanych lokalizacjach możecie znaleźć dwa wraki helikopterów, w których możecie znaleźć różne przydatne rzeczy. Jeżeli nie chcecie walczyć z dużą ilością kanibali, możecie postarać się ich zaciągnąć bądź zepchnąć do wody, dzięki czemu się utopią i nie będziecie musieli z nimi walczyć. Podczas łowienia ryb możemy zauważyć, jak ryby od nas uciekają, gdyż w pierwszej części gry mogliśmy w zasadzie sobie na spokojnie wejść do jeziora, a ryby w zasadzie na nas nie reagowały. Latem oraz wiosną na plaży możemy znaleźć żółwie, które składają jaja. Możemy je podnieść i zjeść lub poczekać chwilę, aż wyklują się z nich młode żółwie, które zaczną taśtać się, tuptać w stronę oceanu. Mutanty w jaskiniach reagują na krucyfiks, dzięki czemu odsuwają się lekko od nas i wykonują charakterystyczną animację. Na mapie możemy znaleźć cztery lokalizacje lotni i teraz wszystkie lokalizacje widzicie w tle i możecie je również znaleźć na interaktywnej mapie Sons of the Forest. W momencie kiedy Kelvin zostanie zabity podczas gdy Wiedźmina podchodzi do jego ciała i reaguje na jego śmierć płaczą. Pozostając przy temacie Virgin, jej rodzice zostali zabici podczas aktywacji artefaktu i możemy ich znaleźć właśnie jako mini-bosowie w jednym z bunkrów. W ostatnim bunkrze, w którym znajdują się złote wrota oraz sama droga do kostki i finalnego bossa, znajduje się pokój dziecięcy, który prawdopodobnie należy do Virginii i możemy w nich znaleźć buty baletowe. Możemy wchodzić w interakcje z przedmiotami, które znajdziemy w wioskach kanibali. Między innymi możemy usiąść na krześle wodza wioski. To by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli o jakichś ciekawostkach wiedzieliście, możecie dać znać w komentarzach. I możecie również podsłać mi ewentualne kolejne, których nie ująłem w tym materiale. Ja Wam dziękuję za uwagę. Do następnego. Hej, hej!